Dzisiaj sprawdzimy, co można zjeść na dowóz w Rzeszowie. Będzie pizza, będzie nietypowy burger, będzie coś dla fanów kuchni koreańskiej czy indyjskiej. Zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj jesteśmy w Rzeszowie. Tak jak zapowiedziałem, vlogi z Dubaju będą co jakiś czas przeplatane czymś z Polski. I dzisiaj właśnie będzie taki materiał, ale spokojnie, filmy z Dubaju wracają wraz z kolejnym odcinkiem. Przyjechaliśmy do Rzeszowa na zaproszenie marki Wolt. Jest to aplikacja do zamawiania jedzenia online. Niedawno pojawiła się ona właśnie w Rzeszowie i mamy za zadanie sprawdzić, co ta aplikacja tutaj w tym mieście oferuje. Jest to o tyle ciekawe, że my nigdy w Rzeszowie nie byliśmy, nigdy w Rzeszowie nic nie jedliśmy. Także wszystko, co będziemy zamawiać, będzie dla nas totalną nowością. No i jest przy tym taki dreszczyk ekscytacji, co to będzie. Aplikacja Wolt obecna jest w kilku, no nawet już więcej niż kilku polskich miastach. Poza Rzeszowem skorzystacie z niej w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Więc jeśli mieszkacie w jednym z tych 11 miast, no to śmiało możecie pobrać aplikację. Linki znajdziecie w opisie i sprawdzić, co oferuje w danym mieście. A jak już ją ściągniecie, to możecie skorzystać ze specjalnego kodu, który dla Was mamy. Maciej Rzeszów, dają 3 razy 10 zł, czyli zniżkę 10 zł na 3 pierwsze zamówienia w dostawie. Kod ważny jest do 15 czerwca, działa nie tylko w Rzeszowie, ale też dla nowych użytkowników z innych miast. Tyle słowem wstępu, zaczynamy testy. Złóżmy pierwsze zamówienie, odpalamy aplikację Wolt i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to takie obrazki z aktualnościami, czyli to, co się obecnie w Wolcie dzieje, na przykład 20% zniżki na street foodową ucztę, są polecane restauracje, a także na przykład zasięg dostawy w Rzeszowie. Niżej mamy szczegóły tej zniżki 20%, czyli to, w których restauracjach ona obowiązuje. Ta zniżka działa teraz, kiedy to nagrywamy, ale też powinna działać jeszcze tego dnia, w którym opublikowany został ten film. Niżej mamy wybór jedzenia po różnych kategoriach, jest pizza, burger, kebab, kuchnia włoska, meksykańska, śródziemnomorska, koreańska, hinduska, wietnamska i wiele, wiele innych różnych kategorii. Dalej są nowe restauracje na Wolt. Są restauracje, które znajdują się blisko miejsca, w którym się znajdujecie, te, które są obecnie popularne, te, które mają najwyższe oceny oraz dobrą cenę, czyli ten symbol 1 dolara. Stwierdziłem, że no, warto zacząć od królowej jedzenia w dostawie, czyli od pizzy. I tutaj wybrałem lokal, który nazywa się Czepizza, a może bardziej Kepizza. Dostawa tania, bo za złoty 99, a poza tym dużo różnych pizz do wyboru. Ja chyba wezmę pikantną, mam coś ochotę. Bardzo lubię kiełbasę nduja. Tutaj ta pizza w wersji z sosem z włoskich pomidorów, mozzarellą, grana padaną, świeżo zmielonym papryczką, peperoncino oraz sycylijskim oregano. No biorę to. Dostawa Wolt, czas dostawy około 25 minut, 20-30 minut. No to szybko, szybko. Słuchajcie, pokazuję 15 minut, tego się absolutnie nie spodziewałem. Nawet troszkę wątpię w to, że to w 15 minut tutaj do mnie dojedzie. Pewnie będzie to troszkę więcej, obstawiam nieco ponad 20 minut, ale i tak jest to dla mnie bardzo szybki czas dostawy, także czekam. I nie mogę się doczekać dobrej pizzy. Oby! Jest już pizza. Pizza z pyska opalonego drewnem, tak się chwalą. Ale nie chwalą się, nie pozują na pizzę nie wiadomo jak włoską. Co myślę widać, jest to dość ciężki placek. Jak zamawiamy jakąś pizzę neapolitańską, to w tym rozmiarze pizza jest o wiele lżejsza. Widać, że jest dużo sera, jest dużo dodatków, więc to taka pizza pod piwko, pod meczyk. Tak mi się taka pizza kojarzy. Spróbujmy! Meczyk, piwko. Kiedy jakieś mecze? Czego? Ale jakieś euro, coś? Już niedługo. O, ale się wyssałeś. No, jest tłusto. Ciasto jest takie dość cienkie, ale jest po prostu na nim pełno dodatków. No, jest to całkiem smaczna pizza. Może mogłaby być ciut krócej w piecu. Widać, że jest dość mocno przypieczona, zarówno na cieście, jak i na tej kiełbasie nduja, która jest bardzo dobra, jest pikantna. Jest dużo sera, sporo oregano, są oliwki, które fajnie przełamują te takie mięsno-tłuste smaki. I ciasto, które jest na brzegach takie lekko chrupiące, choć też pulchne. No, ciekawa rzecz. Nie nazwałbym tego typowo włoską pizzą, ale no, jest to
po pierwsze bardzo sycący placek, a po drugie nada się na właśnie takie okazje, jakie wymieniłem wcześniej i myślę, że ta pizza też posmakuje wielu osobom. Cena za pizzę Duja to 33 zł, w ofercie są też pizze tańsze, wtedy wiadomo są trochę inne składniki na niej. Całkiem przyjemna cena za tak sycący placek. Ja sobie jeszcze zjem. A potem przejdziemy do innych kuchni, innego rodzaju jedzenia. Pizza to dopiero taki przedsmak. Kolejne zamówienie, z restauracji koreańskiej Under Seoul. Przyznam, że przyjeżdżając do Rzeszowa, ta restauracja najbardziej mnie chyba ciekawiła i dlatego też zamówienie jest dość duże. Tu są pierożki mandu, tutaj kurczak, Korean fried chicken, tutaj to otworzę od razu, kimbap. Wygląda jak sushi, ale to nie sushi. Dojdziemy do tego. A tutaj jest bibimbap. Ogromne są te porcje tutaj, słuchajcie. Nie spodziewałem się kompletnie tak wielkich porcji, zamawiając to jedzenie. I zacznę od tego, co lubię najbardziej, czyli od Korean fried chicken, kurczak smażony w głębokim tłuszczu, w sosie na bazie pasty gochujang. Tutaj też z dość obfitą posypką z orzeszków ziemnych. Jest dużo ryżu, jest marynowana rzodkiew, szczypior oraz coś, co nie wiem czym jest. Jakaś taka papka? Jakieś takie pire, ale z czego? Nie wiem. Zagadka dla mnie. Jeśli wy wiecie z czego, no to piszcie w komentarzach. Ale znajdźmy tego kurczaczka. Coś, na co czekam najbardziej. Dobry. Pycha. Dobry, soczysty kurczak. W takim gęstym sosie, kleistym, dość pikantnym, ale też taki ma specyficzny smak, bo pasta gochujang jest robiona z papryki wędzonej. Uwielbiam ten sos. Gdybym miał go w lodówce, to bym go dodawał do wszystkiego, aż mi się nie znudzi, czyli przez rok. Z chęcią zaraz wtrążę całą porcję. Widziałem na Wolcie, że to jest bestseller. Chyba moja opinia nie jest odosobniona. Druga rzecz to pierożki mandu, no czyli koreańskie pierożki, tutaj w wersji z kimchi i wieprzowiną, dość duże. Zazwyczaj jednak kojarzę, że te pierożki były mniejsze, ale no większe porcje są tutaj w Rzeszowie i też chyba większe pierożki robią. A najpierw spróbuję na sucho. No pyszne. Naprawdę udane pierożki. Ja wtrążę jeden całego naraz, ale drugiego teraz tak ugryzę i zamoczę w tym sosie. No wydaje mi się, że to jest taki sos sojowy. Jeszcze smaczniejszy. Sos tutaj dopełnia smaku. Nadzienie bardziej wieprzowe niż z kimchi, to trzeba zaznaczyć. Nie jest to jakieś pikantne, nie bardzo czuć ten smak kimchi. Przede wszystkim czuć smak mięsa, które jest fajnie doprawione, jest soczyste. I o to w takich pierożkach chodzi. Słuchajcie, no bibimbap jest w porcji ogromnej. To jest zdecydowanie najcięższa rzecz z całego zamówienia. Jak to podnoszę, to mam wrażenie, że to jest kilogram waży. Tyle tego tutaj jest. A co tutaj jest w ogóle? Mamy wieprzowinę pokrojoną w taką kostkę. Mamy dymkę. Mamy glony. Mamy marchewkę. Mamy tutaj marynowaną tykwę. Tutaj widzę jakiegoś ogórka. Są też grzybki. No i pod tym wszystkim jeszcze jest ryż. Bibimbap je się właśnie w taki sposób, że to jest ładnie podane. Normalnie w lokalu byłoby podane w misce. Później rozwalamy jajko, dodajemy sos i ze sobą mieszamy, tak żeby wszystkie smaki ze sobą przenikały. Wymieszałem i jak widzicie, no nie wygląda to już tak ładnie, jak wyglądało wcześniej, ale dzięki temu będzie smaczniejsze, gwarantuję wam. Ogromna porcja. Sonia powiedziała, że jak dla 4 osób, ja myślę, że dla 2. Nie, dla 3. Ale tak czy siak jest to ogromne. No i spróbujmy, jak to smakuje. Bardzo dobre. Może później sobie wrzucę jeszcze drugi sos. Tutaj tych dodatków jest jeszcze więcej niż mówiłem, bo jeszcze jest jakiś szpinak, jakieś kiełki. Coś tam się pojawiło nagle. Można powiedzieć, że to jest ryż z dodatkami, ale mówiąc tak, to jakby nic nie powiedzieć, bo tych dodatków jest tutaj mnóstwo. One się mieszają straszliwie w tym wszystkim. Przewodnim takim smaczkiem jest właśnie smak tego sosu. Czuć tę paprykę gochujang, czuć pikantność, czuć ten charakterystyczny smak tej papryki, tego sosu. Też jest dużo sezamu tutaj, to też czuć. Dzieje się tutaj mnóstwo. Kolejne udane danie. Ja aż takim wielkim fanem bibimbapów chyba nie jestem. Raczej ponownie zamówiłbym tego kurczaczka, ale to... Taka moja rzecz. Kimbap pochodzi od słów bab, czyli ryż, i kim, czyli wodorosty. No i jest to danie, które wygląda na pierwszy rzut oka jak sushi. Jak sushi maki dokładnie. Różnica polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, to co się znajduje w środku, czyli to co się znajduje poza ryżem i glonami. A druga rzecz, że sam ryż jest inaczej przygotowywany. Nie używa się octu, może być słodszy i z użyciem oleju sezamowego. Do tego w środku, poza warzywami, widzę tutaj i marynowaną rzodkiew, i ogórka, i marchewkę, i to nie wiem, czyli tofu jakieś. Śmiesznie, bo to wygląda jak taki kawałek sera. No tak wygląda, jak kawałek sera i w sumie ma taką konsystencję. No jest to ser. Tak? Jest to ser. Mamy szarpaną wieprzowinę, czyli no coś, czego w sushi w Japonii raczej nie zjecie. Ja to sobie wezmę w ręce. Ale w Dubaju były takie rolki. W Dubaju były u Nusreta.
I co, dobre? Naprawdę dobre. Nie czuję jakiejś takiej wielkiej różnicy w smaku ryżu, ale no, ryż jest przytłoczony raczej przez dodatki, których jest po pierwsze dużo, a po drugie są dość intensywne. Jeśli zamawiacie sushi sobie i lubicie właśnie jak te rolki są takie bardziej pokręcone, mniej japońskie można powiedzieć, no to kimbap też wam będzie chyba smakował. Do tego kimbapu też się jakoś przyczepić nie mogę, choć tutaj muszę zaznaczyć, że kimbap jem po raz pierwszy w życiu albo po raz drugi. Nie wiem do końca, czy te dodatki to są takie typowo koreańskie, czy to jest jakaś wariacja kucharza tutejszego na ten temat, ale je się to przyjemnie i to jest, myślę, najważniejsze. Może jeszcze tylko dodam, jakie ceny. Korean Fried Chicken kosztował 31 zł i 90 groszy, ale akurat dzisiaj, kiedy składamy to zamówienie, jest promka minus 20%. Także wyszło 25 zł i 52 grosze. Bibimbap z wieprzowiną i jajkiem 34 zł i 90 groszy. Kimbap z szarpaną wieprzowiną 34 zł i 90 groszy. Mandu pierożki 34 zł i 90 groszy. Co więcej, dostawa kosztowała nas 1,99 zł, bo znajdujemy się dość blisko lokalu. Także każde danie za nieco ponad 3 dyszki, a się najecie na pewno. Tyle o koreańskim. Zmieńmy kuchnię. Była kuchnia koreańska, czas na kuchnię indyjską. I może was to zdziwić, bo przecież w filmie z hotelu w Dubaju, pierwszym filmie z Dubaju, mówiłem, że no tak średnio u mnie z kuchnią indyjską, ale zapytałem was, jakie polecacie dania kuchni indyjskiej. Było ich od groma i było bardzo dużo różnych poleceń, nie tak, że wszyscy polecali to samo danie, ale jakieś tam rzeczy polecały się najczęściej i stwierdziłem, że dzisiaj właśnie je zamówię z restauracji, która nazywa się Hindi. Wypakowaliśmy i co my tutaj mamy? Mamy kurczaka z pieca tandoori. Bardzo intensywny czerwony kolor. Tutaj jest danie jakże popularne, czyli chicken tikka masala. Mamy placuszki naan, chlebki naan w zasadzie. Tutaj w wydaniu z czosnkiem i z masłem. Bardzo ładnie zapachniało, kiedy je wyciągaliśmy. Mango lassi, jakieś sosiki, a tutaj deser. Wśród waszych poleceń było bardzo dużo rzeczy z pieca tandoori. Jest to taki specjalny piec, w którym właśnie w Indiach wypieka się bardzo różne rzeczy, bo z tego pieca pochodzą zarówno te chlebki naan, jak i ten kurczak tutaj. Takiego kurczaka już jadłem w Pradze, a te chlebki naan no to też w każdej indyjskiej restauracji próbuję, bo bardzo mi one smakują. Wolę jakieś indyjskie rzeczy sobie zjeść właśnie z takimi chlebkami niż z ryżem. Po prostu to jest to dla mnie ciekawsze. Gorący przyjechał, kiedy odpakowywałem go, no to wręcz parzył. Dobre. Dużo tego czosnku tutaj dali. Ale tak właśnie miało być. Miało być mocno czosnkowe. W ofercie jest dużo różnych chlebków naan. Czasem nadziewanych, czasem czymś posypanych. No, jest tego od groma. Mógłbym zamówić tylko takie chlebki i tylko je wcinać. Kolor tego kurczaka jest taki, że człowiek się zastanawia, czy to jest kolor od czegoś konkretnie, czy to po prostu jakieś barwniki. Jadalne oczywiście. Wygląda taki kurczak w buraku. Przede wszystkim jest bardzo soczysty. Super mięso. Pycha kurczak. Ma taki smaczek, jak ma kurczak pieczony, ale też ma taki smaczek indyjskich przypraw. Nie aż tak intensywny, jak myślałem, że będzie. Czuć smak samego kurczaka, nie jest on przysypany przyprawami. Tutaj z kolei kurczak tikka masala i tutaj na wstępie muszę powiedzieć, że są różne historie, jeśli chodzi o to, jak dokładnie i kiedy powstało to danie, ale wszystkie mają wspólny mianownik. Jedna historia odnosi się do tego, że to danie powstało w Glasgow, w Szkocji. Inna historia dzieje się w Indiach Brytyjskich, w Delhi. Obie historie łączy to, że jest to danie wymyślone tak, aby smakowało ono przede wszystkim Brytyjczykom. Przez to jest łagodniejsze raczej w smaku, to po pierwsze. A po drugie, jest uznawane w Wielkiej Brytanii za danie brytyjskie. Jest tutaj kurczak w takim gęstym sosie. Nie wygląda to jakoś pięknie w tym momencie. Wygląda jak jedlanie, danie dla bobasów. W smaku jest to bardzo łagodne. Dania indyjskie kojarzą się często z bardzo pikantną kuchnią. Tutaj tej ostrości nie ma w ogóle. Jest to takie pomidorowo-cebulowo-śmietanowy sos. Smaku w sumie trochę podobne do butter chicken, czyli innego takiego klasyka. Są różnice oczywiście. Butter chicken jest zdecydowanie bardziej maślany. Butter chicken też raczej nie jest daniem pikantnym. I szczerze mówiąc, takie dania mnie przekonują z kuchni indyjskiej średnio. Kurczaka tikka masala jem chyba po raz pierwszy w życiu. Jakoś tak się złożyło, że nigdy go nie zamówiłem, a zawsze zamawiałem jakiś właśnie butter chicken. No nie jest to mój smak do końca. Wolę, kiedy się więcej dzieje, kiedy jest ostrzej. Chlebkiem naan można sobie ten coś nabierać i dzięki temu takie danie smakuje lepiej. Mango lassi, czyli napój o smaku mango na jogurcie i tutaj z dodatkiem kardamonu, już próbowałem. Mnie to cieszy, bo przez dodatek kardamonu smak tego napoju nie jest taki jednostajny,
słodko-jogurtowy, tylko jest jeszcze dodająca głębi przyprawa korzenna i to jest super. Sonia spróbowała troszkę chicken tikka masala i bardziej entuzjastycznie go przyjęła, bardziej jej chyba smakuje. Także jak widzicie, rzecz gustu. I na koniec jeszcze deser. Nazywa się Soan Papdi, wygląda trochę jak taka chałwa. Jest to z migdałami i z pistacjami. Spróbujmy. Nie jadłem nigdy czegoś takiego. Smakuje jak taka chałwa, ale z mocno cytrynowym posmakiem. Gdyby zamówić to na całą rodzinę, to spoko, ale ja wiem, że tego nie dam rady zjeść, bo jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Przejdźmy może tym samym do cen. Kurczak z pieca tandoori 28 zł za te 4 sztuki. Mango lassi 14 zł. Soan Papdi też 14 zł. Chicken tikka masala 36 zł. No i jeszcze chlebki, wersja z czosnkiem 10 zł. Taka zwykła, bez niczego, 8 zł. Te nadziewane są już po kilkanaście złotych. Kolejne moje starcie z kuchnią indyjską. Całkiem udane, ale chyba jeszcze troszkę musimy się dotrzeć. Wracam do kurczaka z pieca tandoori, bo mi najbardziej smakował. A my widzimy się już zaraz przy kolejnym zamówieniu. Następne zamówienie sobie zjemy na balkonie. Jest to zamówienie z restauracji Oro Ristorante. Restauracja z kuchnią włoską, pizza, makarony, ale my zamówiliśmy coś innego. Tu jest panini, kanapka. A tutaj deser cannoli, panini z porchettą, szpinakiem, kremem z gorgonzoli i pastą pistacjową. Dużo jest tej wędliny. Pieczywo to taka focaccia w zasadzie, czyli to jest no, kanapka zrobiona w focacci. Bardzo często we Włoszech takie kanapki można spotkać. Jak my byliśmy we Włoszech, no to często sobie na takie kanapki chodziliśmy. Jest to no, super street food. Rzecz trochę mniej sycąca niż pizza, trochę tańsza zazwyczaj, a też szalenie smaczna. Włoskie kanapki to jest to generalnie. Bardzo treściwa i bardzo smaczna kanapka. Zwrócę uwagę w pierwszej kolejności na pieczywo, naprawdę doskonałe. Do tego sporo tej porchetty, no i dużo szpinaku. Przede wszystkim jednak w smaku czuć krem z gorgonzoli. Charakterystyczny smak sera pleśniowego. Nie każdy go lubi, ale spokojnie, bo są też inne panini w ofercie. Ja akurat jestem fanem gorgonzoli, więc stwierdziłem, że muszę zamówić właśnie takie panini. Są inne panini z innymi wędlinami, z innymi dodatkami. Są też panini na słodko, widziałem. Także śmiało polecam na taki mniejszy głód, wiadomo. Nie najecie się tym jak pizzą, zdecydowanie. I to jest naprawdę super rzecz, dobra jakościowa. Z chęcią bym z Oro Ristorante zamówił sobie kiedyś inne panini, tak na spróbowanie. Bo, tak jak mówiłem, lubię włoskie kanapeczki. Ale mamy jeszcze deser. Na deser mamy mini cannolo. Rzecz, której akurat za często we Włoszech nie jedliśmy. O ile w ogóle jedliśmy we Włoszech, bo jedliśmy ją na pewno w Bostonie. W Bostonie jest to też bardzo popularny deser, ale sprzedawany w o wiele większym rozmiarze. Tutaj to cannolo jest bardzo, bardzo malutkie. Cannoli? Cannoli to jest liczba mnoga, a cannolo to jest jedno. Ciasto takie chrupiące, w środku krem, no i obsypane z boku pistacjami, z góry cukrem, pudrem. Wygląda słodko i smacznie. W środku krem taki chyba na bazie mascarpone. Pistacje są tutaj takim ozdobnikiem bardziej, nie ma ich w środku. Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o cannolo. Jem je faktycznie chyba drugi raz w życiu. Nie jadłem go w regionie, z którego się wywodzi, czyli na Sycylii. Ale jako deser tak po prostu mi smakuje. Także jako takie uzupełnienie do panini, bardzo fajna rzecz. Jeśli lubicie nietypowe słodycze, to możecie zamówić. W ofercie też jest tiramisu, więc jeśli wolicie coś, co bardziej znacie, a podejrzewam, że bardziej znacie tiramisu, no to też coś takiego się znajdzie. Przejdę od razu do cen. Pamiętam je w sumie z głowy. 17 zł za panini. Są też panini tańsze i panini droższe, w zależności od dodatków, a cannolo za 12 zł. Kolejne zamówienie z restauracji wina Dajcie. I co zamówiłem? To jest lekkie i to jest chyba ciasto. Domowe świeżo wypiekane ciasto. Nie było napisane jakie, więc taki trochę kod we worku. Ale są też oczywiście konkrety. Tutaj chorizo, przystawka. Takie tapas. Chorizo i krewetki. Najważniejsza rzecz. Rzecz, która zwróciła moją uwagę przede wszystkim, kiedy patrzyłem, co Wolt ma w Rzeszowie do zaoferowania. Jest to burger, ale nie taki klasyczny burger, tylko burger w proziaku. Powiemy później, czym jest proziak. Zacznę od krewetek z chorizo. Jest to danie z sekcji tapasów. Jak sama nazwa wskazuje, wina Dajcie jest miejscem, do którego również chodzi się na wino. Więc no, to jest jedna z wielu przystawek, którą można zamówić właśnie siedząc sobie przy kieliszku wina. Ja lubię krewetki, lubię chorizo, uważam, że to jest świetne połączenie. Tutaj też jest trochę czosnku i pewnie jakieś ostre papryczki. Dobre chorizo, dobre krewetki, jedyne co.
no to no chciałoby się mieć troszkę inną proporcję krewetek do chorizo. Może nie tyle samo kawałków kiełbasy i krewetek, ale no trzy krewetki na bardzo dużo chorizo to nie do końca takie proporcje, jakie by się chciało. To, na co najbardziej czekałem, czyli burger w proziaku. Nie jest to jednak burger wołowy, choć znajdziecie taki w menu, ale też znajdziecie z innymi mięsami czy z rybami. Ja mam tutaj burgera z sandaczem. Jest tutaj filet z podkarpackiego sandacza, majonez cytrynowy, rukola, ogórek i kapary. Nie jest to może jakaś bardzo moja rzecz, ale chciałem spróbować czegoś innego. No a czym są te proziaki? Bo to też nie każdy wie. Proziaki to są takie proste i tanie w przygotowaniu chlebki sodowe, czyli przygotowuje się je z mąki, wody oraz sody oczyszczonej. Na sodę oczyszczoną na Podkarpaciu mówi się także proza. Stąd nazwa proziaki. Ja nigdy proziaków nie jadłem. To jest moje pierwsze spotkanie takie troszkę niestandardowe, bo zwykle nie je się tych proziaków w formie burgera. No jest to smaczne. Fajnie proziaki spełniają funkcję bułki w burgerze. Myślę, że również w burgerze wołowym jak najbardziej by to było udane połączenie. Mamy do tego soczystą rybę, dużo tej rukoli, może za dużo. Przyjmuje trochę smak. Generalnie to bardzo, bardzo fajna kanapka. Ta rybka soczysta, dużo rukoli, ogórek, trochę kaparów. Dość słona jest to kompozycja. Majonez cytrynowy troszkę tutaj gdzieś ginie. Ale generalnie bardzo, bardzo fajne. Jak będę następnym razem w Rzeszowie, to z chęcią skuszę się na jakiegoś innego burgera z oferty Wina Dajcie, na przykład tego wołowego. Czas na ciasto. Ciasto domowe, świeże wypiekane, tak to było napisane w aplikacji. Nie miałem co do niego żadnych oczekiwań, bo nie wiedziałem, co to będzie za ciasto. No ale spróbujmy. Ja lubię takie budyniowe rzeczy, także no chyba wiedzie dobrze. No dobre, no. Lubię. To nie jest nic zaskakującego. To nie jest nic, co by zachwiało jakoś moim rankingiem ulubionych ciast. Na pewno nie. Ale po dobrym obiedzie takie ciasto, słodkie, ale nie jakoś bardzo mocno, z dużą ilością budyniowego kremu na takim kruchym spodzie i z owocami, no wiecie, całkiem dobrze. Czyli mówiąc inaczej, specjalnie bym nie zamawiał, ale w ramach uzupełnienia zamówienia już jak najbardziej można. Jak ma się ochotkę na deser. Chętkę. Czas na ceny, ile to kosztowało? Chorizo plus krewetki, przystawka. Najdroższa rzecz to była, 33 zł. Nie zamówiłbym raczej tego drugi raz, za mało tych krewetek było. Burger z sandaczem, 31 zł. Fajna cena, jak za taką kanapkę, taką dobrą i z dobrą rybą. No i świeżo upieczone ciasto. 12 zł. 5 różnorodnych posiłków za nami i chyba najlepiej zapamiętam zamówienie z Under Seoul oraz tę kanapkę panini z Oro Ristorante. Bardzo przypominała ona to, co jadłem we Włoszech, więc za to plus. Kuszą mnie też inne burgery w proziakach z restauracji Wina Dajcie. Pamiętajcie, że jedzenie w Rzeszowie możecie teraz zamawiać korzystając z aplikacji Volt. Dostępnych knajpek w aplikacji jest oczywiście więcej niż pokazałem, a i z czasem będą dochodzić kolejne, tak samo jak będzie się rozszerzać też strefa dostawy. Poniżej wyświetlił Wam się kod zniżkowy, który daje 3 razy 10 zł. Rabatu, czyli po 10 zł na każde z trzech pierwszych zamówień w dostawie. Kod oraz zasady jego działania powtarzam także w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Tam też znajdziecie linki do pobrania aplikacji na swoje telefony. Na dzisiaj to już wszystko. W środę wracamy z odcinkami z Dubaju. Tymczasem czas się żegnać. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.